A w studiu poranka witamy naszego gościa, pan Eustachy Rylski. Dzień dobry. Witam, witam pana, witam państwa. Pisarz, dramatopisarz, scenarzysta, eseista. Właśnie wznowione zostały pana dwie powieści, Warunek i Człowiek w cieniu. I to jest taki bezpośredni powód naszego spotkania. Chciałem zapytać, czy... Pana interesuje bardziej portretowanie rzeczywistości, współczesności, czy jednak zawsze bohater? I czy to no, się w ogóle myślę, daje rozgraniczyć? Trudno, ale, ale jakoś się tam domyślę, że to drugie. Wie pan, ja zawsze powtarzam słowa Dawilli, że ja nie jestem od usług wobec doczesności. A bardzo piękne i mądre, mądre zdanie, więc dużo bardziej interesuje mnie bohater. No ale to się jedno z drugim, z drugim bardzo łączy. Ale jeżeli w ogóle miałbym mówić o tym, co jest dla mnie jakąś inspiracją, to zdecydowanie, zdecydowanie jednak wychodzę od bohatera. Muszę mieć najpierw postać, a potem dopiero jakąś historię, która, którą poprzez tą postać opowiadam. czy, 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 czy czuję się w cieniu, opowiadać. wydaje się takim ciekawym opisem no, realiów Polski już lat 90. Przy okazji. Przy okazji, przy okazji tak? jednak bohatera, przy okazji bohatera. Bo ja to chciałem... nie, nie było tak, że chciałem napisać o początkach polskiego kapitalizmu i wymyśliłem do tego bohatera tylko na odwrót, Jak gdyby miałem bohatera, no, a i umieściłem go właśnie w takich realiach. A czy w przypadku warunku też ta, 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 ta realia początków XIX wieku, epoki napoleońskiej wyprawy mhm. na Moskwę? To jest tylko taka okazja właśnie do pokazania jakichś ludzkich Wiełem, z charakterów? Z warunkiem było o tyle inaczej, że, że ta geneza warunku jest filmowa. To znaczy do mnie się zgłosił producent z Australii, nie wiem dlaczego z Australii, który powiedział, że wiele lat temu, że bardzo modne są historie napoleońskie. rzeczywiście było po takim wielkim sukcesie takiego brytyjskiego serialu, mm -hmm. serialu z epoki napoleońskiej. I że on by miał taki punkt wyjścia, że rzecz się dzieje gdzieś pod Moskwą i tak dalej, ale właściwie niewiele więcej, więcej im potrafił powiedzieć, że interesowałaby historia Napolona w Rosji, a ponieważ czytał, yy, też Australijczyk polskiego pochodzenia czytał, czytał tam moje powieści i wie, że jak gdyby ten styk Rosji i Europy przedstawiam dosyć interesująco, więc nie wyobraża sobie innego autora scenariusza niż mnie. Ja powiedział, że... Ja pan, najmniej z wszystkich epok historycznych interesuje mnie epoka napoleońska, więc właściwie trafił Pan najgorzej jak to można, ale zachęcił mnie bardzo, bardzo potężną jak na tamte czasy zaliczką, bo to były lata 80., chyba druga połowa lat 80. No i zdecydowałem się, napisałem taki treatment, potem napisałem scenariusz, nie tyle na bazie tego scenariusza, ale jak gdyby i scenariusz, i, 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 i powieść, warunek, jak gdyby wypłynęły z tego, samego, z tego samego źródła. A ponieważ historia jakoś mi tam wyszła, więc trochę szkoda im było tej historii na, nie, na niezrealizowany scenariusz, bo się w końcu okazało, że nie ma na to. Czy skończy się moda na epokę napoleońską? Nawet nie, ale mi się tutaj zabrakło pieniędzy. Mhm. I ten to, 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 to w sumie dla tak zwanego niezależnego producenta filmowego, to znaczy który, takiego, który nie śmierdzi groszem, to, 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 to rzecz nie, niewykonalna. No i na, na tym tym napisałem. Więc tu jak gdyby, tu, tu była trochę, trochę szczególna sytuacja, ale generalnie rzecz biorąc, odpowiadając na Pana pytanie, wychodzę zawsze od bohatera. No ale to jeszcze drążąc ten wątek, jak na te słowa, które Pan użył, okazja czy przypadek, to no w dosyć taki. Wierny sposób pan przedstawia tę rzeczywistość pan, otaczającą, no jak, czy historyczną, czy tę no już jak, z dzisiejszej jak perspektywy się już za też nieco zabieram, przeszło. to staram się to robić w miarę porządnie, więc czegoś się dowiedzieć, na przykład o tej epoce poznać jakieś materiały źródłowe, poznać nawet miejsca, w których się rzecz dzieje i tak dalej. Ale muszę panu powiedzieć, że generalnie wspieram się raczej intuicją i rzadko kiedy mnie, mnie zawodzi. Co w tych losach bohaterów y, pana najbardziej interesuje i, i na ile oni. To, co tam mnie są... interesuje w moim losie? Mm -hmm, właśnie o to chciałem zapytać. No i oni interesuje są najbardziej... niebezpieczni. To pana doświadczeń. Zawsze. To, mm -hmm. Tego się nie uniknie. Ale nie powiem... jest to autoportret. Nie. Nie, w ogóle niektórzy. Znaczy, wie pan, to, to nie, nie jest nie. tak, że, że bohater jest fotografią autora albo autor z kolei fotografią bohatera, natomiast od tego się nie odskoczy. To znaczy, my chcemy czy nie chcemy, przydajemy swoim bohaterom. Może nie tyle nasze cechy, o cechach fizycznych to już w ogóle nie mówię, ale, ale, ale jakieś tam psychiczne czy psychofizyczne, ile, ile widzenie świata. No to wszyscy moi bohaterowie mają widzenie świata, które, które i ja jak gdyby reprezentuję, to znaczy skrajny pesymizm i niewiara w sens istnienia kompletna i brak oczarowania, zupełny brak oczarowania cudem istnienia, a jednocześnie ogromna wrażliwość na piękno otaczającego nas świata, bo rzeczywiście to piękno jest zdumiewające i naprawdę nie trzeba tego I piękna czemu ta, szukać. czemu ta wrażliwość na piękno nie owocuje oczarowaniem. Wie pan, dlatego że ja mam wrażenie, i powtarzam to często, ale nie widzę powodu, żeby tego nie powtarzać i wymyśleć ciągle jakieś nowe wersje, że piękno jest taką siostrą miłosierdzia. Mhm. Wie pan, piękno ma nas znieczulić na ból istnienia i robi to skutecznie. Jeżeli ból istnienia, a myślę, że doświadczają go wszyscy poza kompletnymi durniami, staje się nie do zniesienia, to taką pocieszycielką. Taką siostrą miłosierdzia staje się piękno otaczającego nas świata. Wie pan, wystarczy w tej chwili wyjść do ogrodu albo nawet na ulicę i spojrzeć na drzewo, na niebo, na cienie. Nie wiem, wyjechać samochodem za miasto, jak się nie ma samochodu, to na rowerze. Piękno, piękno, piękno które nas otacza, w ogóle piękno świata, jest, jest oszałamiające, jest niebywałe. Ja bardzo jestem na to wrażliwy. A myślę, że większość ludzi jest na to wrażliwa i większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Więc z jednej strony mamy bezsens istnienia, a z drugiej strony wielkie oczarowanie pięknem, pięknem no światem. pięknie nie ma sensu? Nie, moim zdaniem nie ma żadnego sensu. Poza tym, że doświadczamy jakichś tam wrażeń estetycznych, ale to piękno nie czyni tego świata bardziej racjonalnym, bardziej sensownym, czy bardziej bardziej. Bardziej przyjaznym nawet. Uh -huh. Czy nawet bardziej przyjaznym. Oczywiście wie Pan, to jest spojrzenie agnostyka na, na, na rzeczywistość. Zupełnie inaczej widzą świat ludzie wierzący. A ja znam takich. Znałem nawet, już nie żyją ludzi bardzo głęboko wierzących, jednocześnie bardzo mądrych. No i jak gdyby ich widzenie świata no jest zupełnie inne. No to, to, to jak, jak gdyby moja postawa jest dla nich jest im kompletnie obca i myślę, że jest dla nich zupełnie niezrozumiała. Chociaż tak sobie myślę, że dla wielu słuchaczy, którzy słuchają te, tej pana opowieści o zachwycie pięknem, no, że oni nie do końca wierzą Panu w ten pański pesymizm, no, że ktoś, kto potrafi się tak zachwycać. Pięknem i no, i z jednej jednak... strony wie Pan, jest piękno tego świata, z coś... drugiej strony jest świadomość, no. że jesteśmy tylko przechodniami, którzy tak przemykają prawda, przez, przez, przez ten świat i tak dalej. No to to jest, to jest dosyć depresyjne, depresyjne poczucie. Jeżeli wie Pan, jest, mamy jakąś perspektywę metafizyczną, to jest szalenie ważne, żeby mieć jakąś perspektywę metafizyczną to wtedy nasze istnienie nabiera sensu. Nawet jeśli, je, jeżeli jest jednym cierpieniem, jednym wielkim cierpieniem. Wie pan, ono nabiera sensu nawet wtedy, kiedy na to piękno otaczającego świata jesteśmy kompletnie nieczuli. Ale pan... Natomiast jeżeli nie ma się tej perspektywy mhm. metafizycznej, no to, 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 to co zostaje nam poza pesymizmem? Właściwie nic. Ale wie pan, ale jednocześnie, jednocześnie w moich próbach prozatorskich myślę, że również scenariuszowych i dramaturgicznych, jest bardzo dużo blasku. Wiem, w ogóle lubię blask. I, 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 I jest dużo, jest dużo, jest, jest więcej dnia niż nocy, jest więcej lata niż zimy, jest więcej światła niż mroku, jest dużo blasku. Więc to wierzę to... się z miłosierdzia wobec pańskich bohaterów? No też trochę tak. Może też trochę tak. A I z mojego spojrzenia Czy... na świat. To znaczy ja lubię blask. Ja lubię blask. Poza tym wydaje mi się, że pesymizm z asystą piękna, blasku i, i takiej przyjemności, Przyjemności istnienia, bo, bo nie udawajmy, istnienie niesie również bardzo wiele, przy... brzmi bardzo mocno, brzmi mocno, nie można go lekceważyć. Natomiast pesymizm w mroku, niespełnieniu, nieszczęściu jest właściwie nie do zniesienia. Jeżeli miałbym szukać, wie pan, jakichś takich odniesień literackich do mojej postawy i porównywać to z postawą jakąś inną, to przychodzi mi na, na myśl Iwan Turgieniew. I jego fenomenalne, mało znane zapiski myśliwego, gdzie jest właśnie to pomieszanie skrajnej niewiary w sens istnienia i pesymizmu. Turgieniew nam nie mówi, wszystko skończy się dobrze. On nam mówi w swoich zapiskach wszystko skończy się jak najgorzej. Możecie być tego pewni, wszystko skończy się jak najgorzej. Ale dopóki się nie skończy, to pozachwycajcie się sami albo ze mną. Urodą świata, bo warto. I to jest też to, co pan mówi swoim czytelnikom, no bo rozmawiamy tutaj o tych tak. relacjach między panem tak. i pańskimi bohaterami. Tak, z tym, że staram się, jestem... staram się nie być nachalny. To znaczy, mm -hmm. mówię, tak widzę świat. A, ale myśli pan o czytelnikach pisząc? Czy jest pan tak zanurzony w świat swoich bohaterów i ewentualnie. Ja zawsze się trochę myśli, mm -hmm. myśli o czytelnikach. To znaczy, jeżeli, jeżeli człowiek w ogóle mówi, że pisze dla siebie wyłącznie. To, no to, 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 to wtedy sens ma pisanie do szuflady, czy, 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 czy ten, ten. Więc zawsze myślę o, o, o czytelnikach, staram się ich sobie wyobrażać. Natomiast to nie jest tak, że mówię sobie, no dobrze, czytelnicy są zmęczeni tym, tamtym, owym, to ja może bym napisał jeszcze coś innego, dlatego że to nie, nie, to. to, 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 to tak, tak daleko nie idę na współpracę z czytelnikiem, ale, ale oczywiście, że myślę o nich. Ale z tego co wiem, to myśli pan teraz o napisaniu czegoś takiego zupełnie. nowego Nie tylko, nowego myślę, w nie tylko państwie, myślę, ale twórczości. nawet piszę. Ale mhm. nawet piszę. idzie mi to ciężko, zrobiłem sobie zupełnie niepotrzebnie ponad trzyletnią przerwę w pisaniu, co w moim wieku jest rzeczą właściwie. No to w działalności amwatorskiej chyba miewał pan dłuższe. Miałem dłuższe, ale byłem młodszy. Mhm. I teraz powrócić. Do, dużo, dużo, dużo trudniej, dużo trudniej. I później tym, tym, te, te przerwy powinny być krótsze. A ja wam w ogóle nie mówię o czymś takim jak, jak pisanie książki za książką. Ja trochę nie rozumiem autorów, którzy wydają cztery książki rocznie, bo, one się, mm -hmm. bo one się dewaluują. To czytelnicy nawet nie są w stanie za nimi nadążyć. Chociaż bardzo zazdroszczę im siły i, 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 i zdrowia, jakie do tego trzeba mieć. Natomiast nie można sobie robić przerw w pisaniu. To tak jak Iwan Bunin radził któremuś z młodych rozajków czy poetów. Musi pan pisać codziennie. On mówi, no dobrze, codziennie, ale o czym? Nie wiem, o wróblu, który pan widzi za oknem. prawda? Niech pan opisze tego wróbla. Po co? No właśnie po to, żeby nie wyjść z sprawy. To bardzo ważne. Ja tego nie robię, a ja nie cierpię. Pan pisania. zaniedbał, tak? Te, te ja w ogóle bardzo nie lubię pisania. Dla mnie napisanie listu jest, 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 jest wysiłkiem. Moje maile, moje maile składają się z dwóch, trzech zdań trudno mi się zdobyć na, na dłuższe i tak dalej. Bardzo nie lubię pisania, ale oczywiście jak już wejdę w, w jakiś temat i tak dalej, to czasami niektóre wątki mnie bardzo interesują i sam jestem ciekaw, jak dokąd mnie zaprowadzą. Yy, pytałem pana o to, nad czym pan teraz już zaczął, tak? Jak rozumiem tak. pracę, bo to będzie coś rzeczywiście no tak, innego tak, tak, niż to, to, co znamy. To jest, to jest, zupełnie. Dla mnie to też jest niespodzianką. Ja mam wszystkim coś dlatego, że ja opisywałem zdradzi. albo przeszłość, Albo teraźniejszość. Mhm. O, Nigdy nie wybiegałem w przyszłość. To jest książka, która wybiega. To jest rzecz, która wybiega trochę w przyszłość. To znaczy, to nie jest science fiction żadnej i tak dalej. To jest przyszłość za, 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 za 150 czy nawet 20 lat, ale jednak to wybiega trochę w przyszłość. Bardzo osadzona w realiach polskich czy europejskich. A poza tym, po raz pierwszy mój bohater. Jest człowiekiem, z którym moje związki y, takie, takie duchowe, są w gruncie rzeczy bardzo wątłe. Bardzo wątłe. I tu się tu mam pewne obawy, wie pan, czy on będzie. Czy on czy nie będzie... jest taki, jak ci wcześniejsi bohaterowie, o których rozmawialiśmy no no na początku. Nie, jest, mhm. jest, jest tak, jest, właści, jest, właściwy, jest właściwie obcy Pan. No, można by tak nawet powiedzieć, że jest mi obcy. Że jest mi obcy, chociaż, chociaż wie pan. Staram się, staram się go tworzyć, konstruować bardzo uczciwie i logicznie. Znaczy prawdziwie, w, taki, w sensie takim psychologicznym, bo ja zawsze kiedyś mówię, że prawda w ogóle jako kategoria mnie nie interesuje zupełnie. Natomiast prawda psychologiczna tak, to znaczy to, to, to wszystko, co, co mówimy o naszym bohaterze, musi być psychologicznie uzasadnione. To jest taki warunek sine qua non. Po pra... dobre, ja nie mam dobrej, poprawnej literatury. Maluje pan tę przyszłość w ciemnych barwach, czy też tego światła pan tam rzuca więcej? No, jak na mnie, to może w nie takich za bardzo ciemnych. Miewałem książki, które były Aha. ciemniejsze. Czyli jakaś tam iskra nadziei? Nie, aktywizmu? ja nie chcę nie, chcę oszukiwać tego, Żad, mhm. żadnej nadziei, natomiast, natomiast właśnie powiedział, powtórzyłbym za wiem. Nawet jeżeli wszystko skończy się jak najgorzej, to zatrzymaj się i popatrz, rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, ile jednak jest piękna i ile potencjalnych przyjemności, jakich możesz czerpać z życia. A nie wierzę w coś takiego jak szczęście. Suma przyjemności nie składa się na szczęście, ale. Ale przyjemności w życiu doświadczamy bardzo wiele. Ale wierzy pan w miłosierdzie, bo tak pan powiedział. Gdzieś pan z miłosierdziem traktuje czytelnika też? No tak, też? Wierzę, wierzę, że, że, no wierzę, że istnieje coś takiego jak miłosierdzie, niekoniecznie Boże niestety. Ale pan z miłosierdziem traktuje czytelnika, w związku z tym gdzieś nie chce pan Nie, no odebrać... pan, czytelnika, czytelnika traktuje zbyt, zbyt serio, żebym miał mu świadczyć swoje własne swoje własne miłosierdzie, wie pan. To znaczy, mam dla swojego potencjalnego czytelnika bardzo wiele dobrych myśli, ale pan, nie sądzę, żeby oni oczekiwali ode mnie jakiegokolwiek Jakiegokolwiek miłosierdzia. Nie będę pytał tu prosił o deklarację, kiedy tę nową powieść poznamy? Bo pan, nawet bym się pan, po, wracać gdyby wracać mnie pan do pracy. poprosił, ten panu nie odpowiedział, bo nie wiem, ale, ale, ale... czekamy czekamy na tę nową powieść Ustachego Rylskiego, a na razie możemy sięgnąć ponownie po te dwie wznowione, bardzo znane, człowiek w cieniu i warunek. Jeszcze wcześniej, tak. jeszcze wcześniej wydano książkę, którą pan, jeżeli pisarz w ogóle ma prawo powiedzieć, co lubi, co nie lubi ze swojej twórczości, a są na swoje są ciekawi, to wydano e, drugi nakład takich impresji literackich po śniadaniu, o których wielu, wielu krytyków twierdzi, że to moja najlepsza książka. To sięgajmy na razie po to, co już zostało wydane z twórczości pańskiej i czekamy na tę nową powieść, dziejącą się w przyszłości. Eustachy Rylski był dziękuję gościem bardzo. poranka. Bardzo. bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja też.